Podejrzewam, że dzisiaj mam 34,7. Szanowni Państwo, proszę wszystkich o wyłączenie telefonów komórkowych. Informuję, że dzisiejsze obrady będą transmitowane i utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Otwieram 52. sesję 8. kadencji Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 24 lutego 2023 roku o godzinie 13:30. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam pana Tomasza Zygnarowskiego, burmistrza Wąbrzeźna, pana Wojciecha Trzcińskiego, zastępcę pana burmistrza, panią skarbnik, pani sekretarz także jest z nami. Nie widzę. Pani radczyni także nie widzę. Witam panie dyrektorki miejskich placówek kulturalnych i oświatowych. Witam także pana prezesa MZPiKu, panią dyrektor MOPS-u, panią dyrektor WCPiS-u. Witam wszystkich zgromadzonych dzisiaj przed telewizorami oglądających transmisję z dzisiejszej sesji. Mamy na tej sesji szczególnych gości, a mianowicie miło mi jest powitać księdza dziekana Jacka Godzińskiego. Bardzo serdecznie witam. Naszą sesję zaszczycili także specjalni goście, którzy są z nami po raz pierwszy, a są to mianowicie obywatele Ukrainy, którzy znaleźli w naszym mieście schronienie, uciekając przed wojną w Ukrainie, którzy szukali dla siebie nowego miejsca na ziemi, aby rozpocząć nowe życie. Bardzo serdecznie witam państwa. Są wśród tych nowych gości uczniowie naszego Wąbrzeskiego Liceum. Jest mi tym bardziej szczególnie miło, że jesteście z nami. I żeby nie zapomnieć, są z nami także członkowie Zarządu Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna, uczniowie liceum. Także bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj jesteście z nami. Zanim przystąpimy do dalszych, jakby do realizacji porządku obrad, poproszę pana Mirosława Lewandowskiego o zagranie naszego hejnału wąbrzeskiego, a państwa poproszę o powstanie. Naszemu hejnaliście, możemy im zająć miejsca. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny jest pan Sebastian Ignasiak. Przedstawię teraz może porządek obrad. Nasza sesja będzie się składała z dwóch części, tej części uroczystej i drugiej części naszej roboczej. Pomiędzy tymi dwiema częściami będzie krótka 10-minutowa przerwa. Jeżeli ktoś będzie chciał nas opuścić, nie będzie z tym problemu. I czytam, jak to dzisiaj wygląda. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Czwarty, przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Miasta. Piąty punkt, podjęcie stanowiska Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Punkt szósty, informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym. Siódmy punkt, informacja przewodniczących Komisji Rady Miasta dotycząca realizacji planów pracy za 2022 rok.
Ósmy punkt, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy miasto Wąbrzeźno na 2023 rok. Dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych. Dziesiąty punkt, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasto Wąbrzeźno w 2023 roku. Punkt 11, wolne głosy. Punkt 12, zamknięcie 52 sesji Rady Miasta. Czy pan burmistrz chce dokonać jakichś zmian w proponowanym porządku? Nie. Czy państwo też macie jakieś propozycje, wnioski dotyczące zmian? Państwo radni, nie ma takich zmian. Jeżeli nie nanosimy żadnych zmian, to przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 4, przyjęcie protokołu z 50 sesji. Na adres naszej poczty elektronicznej wysłany został protokół z 50 sesji Rady Miasta, jak zwykle w wersji edytowanej z możliwością nanoszenia poprawek, zmian. Jeśli w dniu dzisiejszym nie macie państwo żadnych uwag, to uważam, że ten protokół został przez nas przyjęty. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5, a mianowicie do podjęcia stanowiska Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Teraz nastąpią wystąpienia naszych gości. Rozpoczniemy od pana burmistrza. Tak jak ja już mówiłam, ta pierwsza część dzisiejszej sesji ma szczególny charakter. Dzisiaj mija dokładnie rok, jak Rosja dokonała zbrojnej agresji, inwazji na wolną i niepodległą Ukrainę. W naszym mieście pojawili się pierwsi uchodźcy. I był to początek marca. Jak to wyglądało? Minął rok, więc o niektórych wydarzeniach może już zapomnieliśmy, ale od czego jest, jak nie od tego, pan burmistrz, który na pewno dokładnie pamięta, jak to było. Zatem poproszę pana burmistrza o prezentację, tak? Dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo. Teraz pewnie będzie lepiej słuchać. Dzień dobry, szanowni państwo. Dziękuję, że tak licznie przyszliście dzisiaj w związku z tą uroczystą naszą sesją i w Wąbrzeskim Domu Kultury możemy wspomnieć to, co wydarzyło się rok temu, ale też pewnie podyskutować i porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu tego roku, od 24 lutego ubiegłego roku do dzisiaj. I ja, przygotowując prezentację, prześledziłem swój kalendarz od roku, prześledziłem kalendarz i stronę Urzędu Miasta, prześledziłem swój fanpage na Facebooku i to były takie źródła danych, które pozwoliły mi przypomnieć sobie to, co się działo wtedy, ale też poczuć te emocje, które nam wtedy towarzyszyły, bo no, drodzy państwo, wszyscy zgodzimy się, że świat przez rok się zmienił bardzo. Jesteśmy dzisiaj w innej Polsce, w innym Wąbrzeźnie. Ukraina też jest w innym miejscu niż rok temu i ja było dla mnie trudne zmierzenie się z tą prezentacją i powrót do tych traumatycznych wydarzeń i już sam tytuł prezentacji był dla mnie problemem. Nie wiedziałem, jak ją zatytułować. Czy rocznica od napaści Rosji na Ukrainę, ataku zbrojnego, wybuchu wojny na Ukrainie, ale nie miałem tutaj dylematu i z wielką nadzieją celowo ten tytuł rozpocząłem słowa rocznica, a nie pierwsza rocznica, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy wszyscy dotrwali do rocznicy drugiej. Chyba nikt, ani z naszych gości z Ukrainy, ani z nas, ludzi żyjących w wolnej Europie, nie wyobraża sobie, że ta wojna mogłaby się dłużej toczyć. I dzisiaj szczególnie jesteśmy w momencie, kiedy bardzo mocne i silne wyrazy wsparcia dla Ukrainy padły ze słów wielu europejskich głów, ale również ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który w ostatnich dniach gościł w Polsce i w Ukrainie. I chyba wszyscy liczymy na to, że
że ta wojna nie doczeka drugiej rocznicy, że okupant rosyjski zostanie pokonany, że Ukraińcy odzyskają wolność i Europa wraz przy wsparciu Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim pomoże. My nie będę się rozwodził na temat tego, co słyszymy, o czym wiemy, czego potrzebuje Ukraina, nie tylko deklaracji, ale wsparcia i sprzętu, ale chciałbym wrócić szczególnie do tego pierwszego miesiąca ubiegłego roku, bo on był niezwykle traumatyczny dla Was, naszych gości z Ukrainy, ale dla nas wielu też był i traumatyczny, ale też był takim rokiem wielkiej determinacji, solidarności i chęci wsparcia przez Polaków, naszych gości z Ukrainy. I myślę, że w tym kilkunastoslajdowej prezentacji przypomnimy sobie, jak to faktycznie w Wągrzeźnie było, od czego się zaczęło i no, o trudnych momentach, trudnych sytuacjach mówi się z dużym ciężarem, ale myślę, że warto to rozpamiętywać, bo to dzisiaj robią wszystkie media w kraju i chyba w Europie, ale to warto też pokazywać jako pewną przestrogę i konieczność ostrożności, ale ja też bym chciał, żebyśmy tą prezentację obejrzeli szczególnie pod kątem tego, jak Wągrzeźnianie się zachowali i poddali ocenie, tą ocenę Wągrzeźnią. No ja mam wyrobioną swoją ocenę. Mam ogromną nadzieję, że Państwa ocena po tym przybliżeniu dzisiejszym będzie podobna jak moja, ale o tym pewnie podyskutujemy za chwilę. Szanowni Państwo, będę się posiłkował slajdami z mojego Facebooka, ale 24 lutego, kiedy rano przyszliśmy do pracy, kiedy włączyliśmy telewizorem, no dowiedzieliśmy się o zmasowanym ataku Rosjan na ziemie ukraińskie. I też wtedy do takiej pewnej myśli wróciliśmy. Ja sobie też uświadomiłem dzisiaj, że tak naprawdę jakieś 2 tygodnie przed wybuchem wojny w Ukrainie wojewodowie zgłosili się do samorządu z podaniem informacji, czy jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. I chyba wtedy nikt nie potraktował tego aż tak bardzo poważnie, że 24 lutego wszyscy staniemy na nogi, wszyscy solidarnie złapiemy się za ręce i jednym głosem powiemy, wspieramy wolną Ukrainę. Faktycznie na slajdzie używam serduszka solidarni z Ukrainą, bo my byliśmy, jesteśmy i jestem przekonany, że będziemy solidarni z Ukrainą. I to, że Polskę i Polaków dzisiaj przytłacza inflacja, przytłacza trudności dnia codziennego, przytłaczają ceny, przytłaczają problemy codzienne, to cały czas wspieramy Ukrainę i myślę, że będziemy to robić do samego końca. I tak jak powiedziałem na początku, wierzę w to, że ten koniec nastanie szybko. Drodzy Państwo, 24 lutego no, doznaliśmy pewnego wstrząsu, traumatyczne informacje nas obiegły i opowiem o tych wydarzeniach z płaszczyzny właśnie samorządu i z tego, co się działo w urzędzie, bo to w bardzo mocny sposób zmieniło naszą pracę. Wszystkie nasze tematy bieżące musiały zostać odłożone. Nasze prace przyniosły ciężar na wsparcie mieszkańców z Ukrainy, organizacje zbiórek dla Ukrainy, ale też na potrzeby Ukrainy. I sądzę, że te nasze pierwsze działania i prace były poukładane, były logiczne. Jak widać tutaj korespondencja czy wideokonferencja ze sztabami wojewody. One się odbywały 2-3 razy dziennie w ciągu tego pierwszego miesiąca niezliczonej ilości razy i my samorządowcy byliśmy bardzo mocno włączeni przez służby rządowe w wsparcie i zapewnienie wsparcia dla osób z Ukrainy. Bardzo szybko zaczęliśmy odczuwać pewne odruchy serca, odruchy wsparcia. Tutaj już 25 lutego dzieci z przedszkola terapeutycznego Jedno Słońce ozdobiły nasz urząd flagami Ukrainy. Moje biuro, urząd, okna urzędu były ozdobione, wszędzie pojawiały się flagi Ukrainy, solidarnie rozmawialiśmy się z Ukrainą i te sygnały napływały do nas bardzo licznie, bardzo mocno i wybrzmiewały bardzo wyraźnie. Szanowni Państwo, to był czwartek, tak? Przed nami był weekend i mimo, że chcieliśmy pewne działania sformalizować i usystematyzować, to już mieszkańcy Wągrzeźnia w sobotę nie pozwolili nam czekać do poniedziałku. To mieszkańcy zainspirowali nas do tego, żeby już w sobotę, 3 dni po wybuchu wojny na Ukrainie, uruchomić zbiórki daru dla potrzebujących w Ukrainie. Może nie do końca chcieliśmy to robić, bo wiedzieliśmy, że możemy być zasypani wieloma rzeczami, które nie będą potrzebne, ale mieszkańcy czuli tak wielką potrzebę wsparcia i pomocy, że no, nie sposób było przeczekać nawet jednego dnia i już od niedzieli bardzo sprawnie i szybko zorganizowaliśmy punkt
zbiórki darów dla Ukrainy i jak widzimy, mieszkańcy Wąbrzeźnia pokazali ogromne serce. Sobota, niedziela, poniedziałek, bardzo licznie przychodzili. Tutaj dziękuję też w tym momencie i w tym miejscu przede wszystkim służbom naszego stadionu miejskiego, bo to oni wzięli na siebie ciężar organizacji punktu, organizacji miejsc. Dziękuję również pani dyrektor Domu Kultury, bo te pierwsze dni to był również punkt zbiórki Domu Kultury i tych darów były dziesiątki metrów sześciennych różnych przedmiotów. Bardzo licznie włączyli się wolontariusze w te działania. Za to też państwu dziękuję, również nasze radne i radni, którzy też uczestniczyli w pracach fizycznych w tych punktach zbiórki, bo to były segregacje, oddzielanie koców od chemii, od odzieży, odzież dziecięca, odzież dla dorosłych i czuć było ewidentnie wielką chęć wsparcia przez mieszkańców Wąbrzeźna dla Ukrainy. My na tym slajdzie z lewej strony widać, zorganizowaliśmy też w Wąbrzeźniu od poniedziałku sztab zarządzania kryzysowego, który miał zająć się sprawami wsparcia Ukrainy. Widzicie tutaj pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Promocji Stadionu, Zastępca Straż Miejska, nasza oświata, bo tak naprawdę no, działaliśmy szybciej niż przepisy i wytyczne przyszły. Tak? Chcieliśmy być przygotowani na to, co słyszeliśmy, tak? Że do Polski zmierzają, bo to już w pierwszych dniach tej agresji fala Ukraińców zbliżała się do granicy, chciała ją przekraczać. Wiedzieliśmy, że Wąbrzeźnia to nie jest wymarzone miejsca do życia dla mieszkańców Ukrainy, ale chcieliśmy być przygotowani na to, aby jeżeli jakieś osoby do nas trafią, mogły czuć się u nas bezpiecznie i próbowały, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, no, znaleźć drugi dom, bądź dom na przeczekanie wojny w Wąbrzeźnie. Ja też w tych pierwszych dniach osobiście uczestniczyłem w jednym z pierwszych kursów na granicy polsko-ukraińską. Czułem potrzebę poznania tego, jak wygląda ta organizacja pracy na Ukrainie, jak wyglądają działania i wsparcie Ukrainy, ale też zależało mi na tym, żeby bezpośrednio od tych ukraińskich wolontariuszy usłyszeć to, co jest potrzebne i jakie dary są tam potrzebne. I to od początku wiedzieliśmy też bardzo mocno, tak? bo to była jeszcze zima, ale koce, ciepła odzież, ale przede wszystkim środki medyczne i pewna określona chemia medyczna. Też mam krótki filmik. Chciałbym, żebyście państwo zobaczyli. To był Olek, z którym bezpośrednio z Wąbrzeźnia połączyliśmy się z miejscowością przygraniczną. Do niego trafiły dwa transporty kolejne. Ja dodam może, że tutaj firmy właśnie, też przedsiębiorcy bardzo chętnie i licznie się włączyli w transport nieodpłatny, czy w pokrycie kosztów paliwa dojazdu do miejsc docelowych. Witam, szanowni państwo, mieszkańcy miasta Wąbrzeźno. Bardzo dziękuję wam za waszą donację, za pomoc. Jesteśmy prawdziwymi braćmi, które pokazali w ciężki period dla nas, co znaczy prawdziwe braterstwo. Dziękuję, zwycięstwo będzie za nami. Witam, szanowni państwo. No i szanowni państwo, faktycznie te dary nasze trafiały skutecznie na Ukrainę i pomijając system rządowej dystrybucji materiałów przez magazyny, logistykę, Bydgoszcz, one trafiały tak naprawdę, jak z Wąbrzeźna wyjeżdżały o północy, to drugiego dnia w południe były już na terenie Ukrainy. Ja też widziałem osobiście, jak to było zorganizowane. Przez granicę polsko-ukraińską nie mogli przedostawać się mężczyźni i różnymi busami, samochodami dostawczymi tą granicę przemierzały kobiety, które załadowane wywoziły towar w określone miejsca za granicą. Także dziękuję wszystkim mieszkańcom Wąbrzeźna, ale też wszystkim z państwa, którzy w tą organizację darów się włączyli. My wskazaliśmy jako miejsce, w którym możliwe jest zapewnienie godnych warunków do zamieszkania naszym gościom z Ukrainy. Wskazaliśmy nowo wyremontowany obiekt hotelowy przy stadionie miejskim w Wąbrzeźnie i od pierwszego dnia, tu mamy datę 4 marca i to było właśnie w okolicach 4 marca, kiedy pierwsze osoby z Ukrainy zamieszkały w Wąbrzeźnie. 24 miejsca
tak naprawdę tutaj z panem Robertem Żurawskim rozmawiałem, 66 osób miejsce zamieszkania znalazło w tym naszym obiekcie, tylko jeden mężczyzna, tak, bo mężczyźni faktycznie bądź nie mogli opuścić Ukrainy, bądź walczyli za wolność Ukrainy po swojej stronie granicy. Panie i dzieci mieszkały i nadal mieszkają i absolutnie mogą czuć się bezpieczne i spokojne i nadal tego mieszkania nikt was nie zamierza pozbawić. W pomoc i wsparcie dla Ukrainy po tych pierwszych dniach no wiedzieliśmy, że bardzo dobrym i skutecznym sposobem wsparcia jest po prostu zbiórki finansowe i przekazywanie środków bezpośrednio. I tutaj też dziękuję bardzo paniom radnym, które się zaangażowały, stowarzyszeniom Forma, Stowarzyszenie Miasta Aktywne. Nie chciałbym wszystkich wymieniać, bo kogoś pominę i bardzo nie chciałbym tego zrobić, ale zorganizowany został piękny koncert dla wsparcia dla Ukrainy, w ramach którego zbiórki zostały zorganizowane finansowe i udało się zbierać kwotę 15 606 zł. Tą kwotą dysponowały również nasze panie radne, które spełniały potrzeby w różnych aspektach, ale o tym nie chciałbym mówić. Ja może w formie przerywnika pokażę finał koncertu, jak to faktycznie wyglądało tego dnia. Drodzy Państwo, no zależało mi na tym, żebyście zobaczyli, że faktycznie
finał tego koncertu Pomagamy Ukrainie, zakończony piosenką Nadzieja, i wszyscy tą nadzieję gdzieś tam wynieśliśmy z tego koncertu i myślę, że wszyscy ją przez cały rok nosiliśmy. 24 marca, miesiąc od wybuchu wojny, od napaści Rosji na Ukrainę, Kujawsko-Pomorski Dzień Solidarności z Ukrainą. Gościliście Państwo, goście z Ukrainy, byliście razem z nami, wszyscy samorządowcy naszego powiatu. I tak naprawdę, analizując ten materiał do tej prezentacji, stwierdziłem, że ten pierwszy miesiąc to była wielka determinacja, wielka praca. W znacznym stopniu, myślę, wyprzedzaliśmy przepisy i interpretowaliśmy je szybciej, niż one się pojawiały, bo wiadomo, że samorządy muszą opierać się na przepisach, ale nawet nasza oświata nie czekała na rozstrzygnięcia, jak będzie wyglądał system wsparcia dzieci, kiedy mogą iść do szkoły, bo już pierwszego tygodnia, kiedy przybyliście do Wągrzeźna, to nasze nauczycielki, nasze radne zabrały wasze dzieci za rękę i oderwały je od was. Oderwały je od was, żebyście wy też mogły swoje głowy, panie, trochę wyczyścić, ale młodzież, żeby też mogła pobyć ze sobą, z innymi młodymi. To były traumatyczne opowieści dzieci, które słyszeliśmy, bo w telewizji widzieliśmy jedno. W telewizji widzieliśmy zbombardowane przedszkole w Ochtyrce, Bucze, Kijów, rannych, zabitych, a od was słyszeliśmy to, co widzieliście wyjeżdżając z Ukrainy, czyli syreny, rakiety, dzieci płaczące, niektóre dzieci, które z wami przybyły przez wiele tygodni, nie chciały się otworzyć i nie chciały opowiedzieć i wspominać tego, co się wydarzyło, ale myślę, że pokazaliśmy, że Wągrzeźno i mieszkańcy Polski są solidarni z Ukrainą. Myślę, że czujecie się u nas dobrze, czujecie wsparcie z naszej strony. Duże zaangażowanie organizacji pozarządowych, organizacji kościelnej księdza Jacka, również ogromne zaangażowanie mieszkańców Wągrzeźna, którzy nie tylko w tych organizowanych zbiórkach, ale udostępniali wam swoje mieszkania. W wielu przypadkach te mieszkania były udostępniane nieodpłatnie. Chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w to wsparcie, które nie bały się wyciągnąć ręki i które też trwają do dzisiaj w tym wspieraniu Ukrainy. Tak jak zacząłem tą dzisiejszą prezentację od słów, że nie wyobrażam sobie drugiej rocznicy i naszego spotkania tutaj za rok, to cytując jeszcze raz tę piosenkę, miejmy nadzieję, że tak będzie, że sytuacja rozwiąże się jak najszybciej i będziecie mogli wrócić do swoich domów. Ale jeżeli nie będziecie chcieli mogli wrócić do swoich domów, nie będziecie chcieli, będziecie czuli, że Wągrzeźno stało się dla was nowym domem, to my jesteśmy otwarci, będziemy was gościć, będziemy z wami się bratać i myślę, że wasze dzieci znalazły dobre miejsca w naszych szkołach i przedszkolach i dobrze się tutaj czują. Jednak myślę, że chyba dom jest tym miejscem, do którego najchętniej się wraca i oby ten wasz dom jak najszybciej stał się domem wolnym, pozbawionym napaści i wrogości i okrucieństwa. I z tymi życzeniami na tą pierwszą rocznicę chciałbym was zostawić. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za tę chwilę wspomnień. Działo się to rok temu, a wydaje się, że wczoraj. Teraz poproszę księdza dziekana Jacka Dudzińskiego, który od początku wspierał uchodźców z Ukrainy, pomagał, o kilka słów od siebie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to spotkanie Rady Miasta. Ja pozwoliłem sobie napisać po prostu taki list, tekst. Wręczę go pani przewodniczącej, aby to pozostało może dla potomnych. I najlepiej będzie, jak to w całości przeczytam, chociaż może niektóre tutaj rzeczy będą się troszeczkę powtarzały, ale tak chyba będzie najlepiej.
przewodnicząca Rady Miasta Wąbrzeźna, pani Aleksandra Basikowska. Szanowna pani, mija równo rok od podstępnej agresji Rosji na Ukrainę. Z ogromnym lękiem nasłuchiwaliśmy wszelkich informacji o wojnie i zastanawialiśmy się, co teraz będzie. Pytaliśmy siebie zatrwożeni, wojna w XXI wieku, to wydawało nam się niemożliwe. Żyliśmy w ogromnej niepewności. Już na początku marca zaczęli przybywać do naszego miasta uciekinierzy wojenni. Pochodzili z różnych regionów napadniętego państwa, gdyż rosyjskie rakiety spadały na całe terytorium Ukrainy. Byli uchodźcy z Lwowa, z Korostynia, Żytomierza, Kijowa, Charkowa, Dniepro, Nikopola, Połtawy, Tawrińska i wielu innych miast i miasteczek ogarniętego wojną kraju. Przyjechały do nas niemal wyłącznie kobiety z dziećmi w różnym wieku. Najmłodsze dziecko miało 4 tygodnie. Większość przeżyła niewyobrażalne dla nas doświadczenia wojny. Widzieli lecące rakiety i samoloty. Słyszeli i widzieli wybuchy, inni uciekali przez ogień palących się domów. Niektórzy patrzyli na ciała zabitych. Historycznie reagowali na dźwięk syren strażackich. Mogę powiedzieć, jechałem samochodem z babcią, córką i wnuczką, dziecko 5-letnie. Nagle wpadło jakąś panikę w samochodzie, zaczęło krzyczeć, płakać. Okazało się, że zobaczyło na niebie samolot i myślało, że to jest bombowiec. Więc to są te przeżycia, które ci ludzie przeszli. Nie wiem, byli ludzko zmęczeni, długotrwałą podróżą, brakiem snu, niewygodami, a przede wszystkim napełnieni lękiem przed tym, co ich spotka na obcej ziemi. Nie wiedzieli w ogóle, gdzie jadą, czy znajdą gdzieś dach nad głową. Tymczasem los ich rzucił do naszego małego miasteczka. Zarówno dla nas, jak i dla nich ta sytuacja była spotkaniem z nieznanym. Ale wiedzieliśmy, że musimy im pomóc. Nakazywało nam to nasze chrześcijańskie sumienie, chrześcijańska miłość, wzruszenie na widok niedoli niewinnych ludzi i chęć pokazania, że jesteśmy przeciwko wojnie. Szybko okazało się, że bariera językowa nie istnieje. Przełamaliśmy pierwsze lody i zaczęło się. Ruszyła lawina pomocy. Żywność, odzież, środki czystości i wszystko, co było potrzebne w pierwszych dniach nowego życia na obcej ziemi. Potem przyszła kolej na załatwianie polskich dokumentów, kont w banku, pracy, opieki medycznej i wielu innych spraw i problemów, które niesie codzienność. Pomagali wszyscy. Władze miasta i powiatu, urzędy, instytucje, firmy, zakłady rzemieślnicze, parafie, szkoły, sklepy, apteki i zwykli ludzie. To było jak pospolite ruszenie. W tamtych dniach, w obliczu wojny i tragedii naszych sąsiadów, byliśmy razem. Jako zaangażowany w te wydarzenia sam doświadczyłem spontanicznej pomocy ze strony bardzo wielu ludzi. Nikt nigdy niczego mi nie odmówił, nikt nie liczył czasu ani pieniędzy. Czuję się w obowiązku, aby z całego serca podziękować wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy udzielili wówczas pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Uczyniłem to z ambony podczas przedstawienia sprawozdania z życia parafii w ubiegłym roku, jednakże nie do wszystkich to podziękowanie mogło dotrzeć. Dziękuję władzom miasta i powiatu, urzędom, ich pracownikom, instytucjom, firmom, szkołom, właścicielom sklepów i aptek i każdemu, kto wówczas udzielił pomocy Ukraińcom. Wszystkim pomagającym Bóg zapłać. Wierzę, że dobro okazane naszym braciom w ich nieszczęściu nas samych przemieniło. Zobaczyliśmy siebie z lepszej strony. Wiele się nauczyliśmy i to będzie w nas owocowało. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali nasze wsparcie dla cierpiącej Ukrainy. Szczęść Boże. Z wyrażami szacunku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo księdzu dziekanowi za podzielenie się tymi wspomnieniami z nami wszystkimi. Teraz poproszę o kilka zdań panią radną Małgorzatę Biewald, która współorganizowała koncert w Domu Kultury. Bardzo proszę. Dzień dobry. Zarówno pan burmistrz, jak i pan burmistrz już tutaj częstowo właściwie prawie wszystko powiedzieli. Ja chciałabym dopowiedzieć od nas radnych parę słów. Wszyscy został wspomniany już w koncert, niezapomniany, niepowtarzalny, przygotowany spontanicznie, ale bardzo profesjonalnie. Koncert, który wzbudził w nas wiele uczuć, wiele emocji, pojawiły się łzy. Koncert, który otworzył serca i otworzył portfele ludzi, którzy przyszli na ten koncert. Dzięki temu mogliśmy zebrać cegiełki. Cegiełki, które zasiliły specjalnie utworzone konto pomocy Ukrainie. Na to konto oprócz cegiełek z tego koncertu wpływały wpłaty. I jak już tu zostało pokazane, udało się zebrać 15 606 zł. Tym kontem zarządzaliśmy wspólnie z radnymi. No, umożliwiły nam one taką wielokierunkową pomoc. Tą pomoc dla tych, którzy uciekli. I skierowaliśmy ją tak prosto, bezpośrednio. Wydawaliśmy pieniądze na leki, na leczenie, na transport, na różnego rodzaju ubrania potrzebne, bieliznę, środki higieniczne, na artykuły szkolne, na ubezpieczenia, na to, by dzieci mogły pojechać na wycieczki, na to, by mogły mieć namiastkę radości, jakieś drobne przyjemności. Organizowałyśmy mikołajki, wyjścia do kina czy do teatru. Z tych różnego rodzaju wydatków rachunki dziś opiewają na 14 260 zł. Także jeszcze odrobinka pieniędzy została i wszyscy wiedzą, że akurat do nas, do radnych, mogą się zwrócić o wsparcie finansowe w przypadku właśnie organizowania jakiejś czy sfinansowania jakiejś pomocy. Dodam też, że bardzo optymistyczne, bardzo takie wzruszające było to, że zebraliśmy tyle darów, o których wspomniał pan burmistrz, że napracowaliśmy się, ale to była praca naprawdę bardzo owocna. Dzięki odwadze kierowców, ich spontanicznym podróżom do Ukrainy docierały bezpośrednio właśnie na miejsce te dary, za które, no wiadomo, już też słyszeliśmy, dostaliśmy podziękowanie, także nie będę się tutaj powtarzała. Dodam, że ta rotacja rodzin no, była bardzo duża i staraliśmy się, żeby nikt nie wyjechał tutaj w poczuciu, że jest mu tutaj u nas źle, ale wiadomo, że wracają, czy chcą wrócić do swojego. I ta nasza wspólna pomoc, no nie byłaby możliwa nie byłaby możliwa bez ludzi dobrej woli. Takich tutaj okazało się bardzo wielu i za to dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Pani radnej. I teraz
przed nami jeszcze pani, która przyjechała do nas z Ukrainy. Gościmy dzisiaj cztery panie, ja trzy imiona znam. Jest to pani Lesja, pani Ludmiła i pani Wira, która zaraz powie do nas kilka słów. I jeszcze jest pani Swietłana, tak? Irena. I jeszcze pani Irena. Bardzo, właśnie nie wiedziałam, jak pani ma na imię. Bardzo serdecznie witam. I teraz poproszę panią Wirę, która przygotowała także do nas kilka, dla nas kilka słów. Bardzo proszę. Obok pani Wiry stoi uczennica liceum, Daria, która bardzo dobrze mówi po polsku. No już nie będę mówiła, jak mówi po Ukrainie, ale jeżeli będą jakieś problemy z językiem, to na pewno sprawnie to przetłumaczy. Dobry dzień. Nie chcę mnoga przegłosić, że сегодня много było что сказано. Dzień dobry. Nie chcę za dużo mówić, bo było powiedziane już bardzo dużo słów. No, ja podготовила маленькую цитату одного известного человека, który процитировал дальнейшие слова. Przygotowałam cytatę bardzo bardzo mocne słowa. Твоя сложная работа – мечта каждого безработного. Твоя тяжкая работа – это служение каждого безработного. Твоя непослушная ребенок – мечта каждого бездетного. Твое негрешное детство – твое служение каждого, который не имеет детска. Твой небольшой капитал – мечта каждого вложника. Твой недужий капитал – это служение каждого должника. Твое неважное здоровье – мечта каждого больного и излеченного болезни. Твое неважное файное здоровье – то есть мужение каждого человека, которого не да се вылечить попросту, но такому тяжкую хорогу. То, что Всевышний скрывает твои грехи от глаз людей, мечта каждого опозорен своими грехами. То, что Бог укрыва твои грехи от oczów innych ludzi. To jest marzenie każdego, o grzechach którego wie każdy. Twoje spokojne serce, twoje spokojny sen, twoje dostępne jedzenie, czyta każdego, u kogo skrytka, u każdego, u kogo w stronie jest wojna. Twój spokój w sercu, twój spokojny sen, to, że masz dostęp do jedzenia, to jest marzenie każdego, kto ma w kraju wojnę. Нужно ценить то, что у тебя есть, ведь никто не знает, что произойдет с тобой завтра. Trzeba cenić to, co mamy, bo nie wiemy, co będzie jutro. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Wirze za te słowa. I teraz jeszcze kilka zdań od Lizy. To jest córka pani Wiry. Liza jest uczennicą liceum. Bardzo proszę, Lizo, na scenę. Dziękuję bardzo za taką wielką pomoc dla Ukraińców, którzy przybyli z Ukrainy. Nigdy nawet nie myślałam, że inny kraj, w ogóle inni ludzie, którzy mieszkają w innym miejscu, mogą pomóc, tak mocno pomóc ludziom, którzy okazały się w takiej trudnej sytuacji. Nigdy nie myślałam, że są takie dobro w tym świecie. Naprawdę
24-го, перед тим, коли потім оголошує війну Україні, ми хіба ніхто не мислив, то направда вже так бенчас. Кожен мав таке надія, що то не тебе не стає, то не направда. Але пам'ятам дуже добре той день, рано, 6 рано, четвертий. Я тоді мав заняття в міліціальній студії. І тоді, 6 рано, мама мені обучила і повідчила, що зашала чимена. Все реально. Не поїжджав мені. Мішляв, що то є жарт. Але ні. Пам'ятаю, я дзвонила своїм колегам з студії групи. Моя вже розпочалася. Теж мені ніхто не вірив. Пам'ятаю, що мені теж рахує, що базу ще не жарт. Але потім, коли відділа, що я літала самоліти над нашим бумагом, то було базу страшно. Приїхали ми з сходу України, з Запорожжя, яка граничить з Росією. Мав дуже приятеля, який мешкав з самого боку цієї границі, в Маріуполі. І ністети, ніхто не відповідає вже по розпочатку тої війни. Мені в мами з ними контакт. І, ну, перший день ми базу думали. Так було швидко, що ніхто не розумів, що це ще бачить нічия. Тоді мала чому заняття. Навіть така ситуація, як я думаю, що армія, російська армія йде по окраїні України. Літала ракети до літніх самолітів на станцію Почалова. Так. І навіть така ситуація, мала чому мати заняття. І тоді відділа, як наша вчителька тримала сльози в очах, стараючи обирати нас, щоб якось утримати в цій ситуації. Мені казати не діє. Остання дзвона, щоб не вчитися. І тоді ми вчили, що ми виїхали, чи я на родину виїхала наші. Через те, що це направда могла бути трохи відповідно в цій ситуації. Пам'ятам, коли перший життя розпочали ще сирена, яка тривала хіба кілька годин до другої години ночі. Тоді не було світла, ні балкону, ми почали сидіти зиму в дому. І просто теж мішали, щоб нічого не стало. Пам'ятам, як я теж хочемо рано або на двох день. І тоді сержант просто, як мала сирена. Була сирена з м'яса, яка розглядала ще обух. Я десь теж вчали, що вчала тата до мого м'яса, до фірми. Не любите, якщо там не любите той час. І направда все поїжджає, ніхто не чам їхати до іншого краю. Чам там, знаєш, навіть більше там було вольно. Але ми навіть вже так була на рибі. Моя мама мила поліціянка, яка дзвонила ще з праці за якийсь час до війни. Не все це такі люди, або не все це. Ми ще думали, хто ми будеш не со поліціянти, ми журнежні. Ми ще виїхали на фронт, щоб побронити свій край. І ми виїхали з родини тьоті. Ж 14 марта були ще в Польщі. Ми приїхали до Гелі. А потім поїхали до Варшави, щоб десь знайти щось. Там то було дуже було. Чи разом було хіба кілька тисяч людей, українців або інших, які чекали замішкали в Україні. Було тяжко, було зв'язати мої діти, хворі, старі. І коли приїхала, то зрозуміло, було дуже страшно. Було дуже страшно, інший край, інші люди, язик, який не розмовляє на те. Ні, то не мішав язика польського.
Это за меня страшно. На самом деле, я поехала очень много больше, ведь я была еще 2 дня транспортовая. В сами, где теж было дуже. Це було дуже дуже. І на той час хіба було тоді ще 5 років. І ще це було чим разом. Ну, а другий день ми вийшли їхати до іншого міста і приїхали ще до Лобжежна. Мали чихе місто, дуже спокійно. Тут застали ще ми на стадіоні у мене, дякую дуже пану Роберту за допомогу і за вчерашніч. Та ти перший тиждень теж був трудний. Пам'ятаю, дуже відчуваю пам'ятаю то, що ще один час навіть не заважено. Коли прийшла до ліцею, теж старше в отомі, вже не розуміла тоді на язику. Теж чого розуміла, розумію, що розпочала мучити мучачку. І теж було дуже страшно. Дуже відчуваю тим людям, хто мені допомогли, спірали терми. Помогали мені. Томаш розмовляв за мною через Томаш, щоб був хоч якийсь контакт. Дуже ще дякую тим паням, хто допомагали мені вже ще язика польського. Я чую разом з паням Олександровичем. Теж трохи помагала, що вона могла нас трохи зрозуміти на тим запитанням. Так, ще раз повторюю, що ніколи не мислила, що люди з інших країв можуть так спирати тих, хто казав такі ситуації. По просто. Без такої причини. Хоч не хотіла їхати, але ми ще жодного були на вашу децизію. Дуже спокійно чихне місто. Чи могла пошути отеж тих всіх видажень, хто відчав. Так, містити це вже стане наша історія, то ж ніяк не зміч. Ніх не час вже би точно стало в якомусь праці краї. Але це зостане з нами. Ми можемо тільки жити з тебе кшталцені і жити далі просто жити легше, і ми мусимо бути разом і попросту старають ще жити, то не повторюємо. Дякую дуже. Дякую дуже. Чи Państwo зрозуміліście wszystko? Бо jeżeli nie, то Daria streści. Tak, myślę, że było to jasne przesłanie Lizy. Bardzo Ci dziękuję, Lizo. Państwo zobaczcie, jak ogromne postępy poczyniła Liza przez niecały rok, jeżeli chodzi o język polski. Zresztą nie tylko w tej dziedzinie jest bardzo zdolna, pięknie rysuje, także zachęcam do oglądania jej rysunków. I czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Bo wiem, że Pani Swietłana, tak? Pani Irena, proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Ireno. Poproszę tłumaczyć. Ja tu ukraińską mogę rozpowiadać. Tutaj. I tu ja z miejsca pojechałam. Aha, dobrze, dobrze. Ma Pani głos podobny do córki. Ja tu nie wiem. Rano 24 lutego zaczynał się duży maszt. Rano 24 lutego 2022 roku zaczynał się duży maszt. Ми не могли подумати, що не вірили ми цьому всьому, що це може бути таке, що у нас нападе Росія. Ми жили, може ми ще повернемось, не знаю, Херсонська область, місто Тарис, 90 кілометрів від Криму. Так, 24 лютого розпочався дуже страшно, трудно. I to było niewyobrażalne, że coś takiego się stanie. Pani mieszka w Chersonską oblast. Nie daleko Chersonia. Województwo chersonskie, miasto Tabryz.
To jest 90 km od Krymu i przypominam, że od 2014 roku Krym jest do tego czasu aneksowany przez Rosję. Czyli jak zaczęła się wojna, to było to bardzo blisko do miejsca zamieszkania pani. Мы все спали, и не могли подумать. И тут такий бабах, взрыв, сильный взрыв, у нас затрясся будинок, вікна, двері. И я сильно закричала на всю квартиру, щось взорвалось. Спаличме, и тут я услышала такий сильный дзвінь, щось як бомба, щось взорвалося. I zakrzyczałam na cały budynek, że coś się stało. To była 4 godzina ranku, 30 chwilin. My podumali, że może to coś nie takie, nie te. No i dalej продовжували ще, ну я вже щось почувствовала, но ще я лежала. Była godzina była 4. A dokładnie pół do piątej i najpierw pomyślałam, że to sen, że to może to coś nieprawdziwe, chociaż gdzieś w głowie domyślałam się, że no może to wojna, ale nie wierzyłam w to. I tutaj drugi wzryw i że nie pamiętam, jaka to była już godzina, no było duże, wielki termin czasu prošel. Może być 10 chwilin, może być 5 chwilin. І вже я встала, і давай дзвонити всім, що сталося. Потім, десь за 5-10 хвилин, вже не лічила часу, бо була так в шоку, що услышала другу бомбу, другий вибух, і почала дзвонити до знайомих, і вже шукати інформації, що ну, що се діє, бо було страшно. Позвонила я до своєї колеги з праці і мовила: «Алла, що то сталося?» Вона мені каже: «Іра, це війна, на ГЕС йдуть танки». Задзвонила до своєї колежанки з праці і запитала, що ще діє. Відповіла, що є війна, що від сторони Росії там танки. Ну, то є війна. І біля нас знаходиться місто Нова Каховка. У нас стратегічний об'єкт – Каховська гідроелектростанція. І з першого дня почали заходити військові Росії і брати нас в окупацію. Близько нашого міста знайдується електростанція в Новій Каховці. І від першого дня війни російські військові почали заходити на цей об'єкт. Ну, і... I od pierwszego dnia okupacji rosyjskie wojownicy okupowali tą elektryczną stację. No, my wstali o 8 godzinie, ja człowieku mówię, idziemy, schodzimy tam, no. Już były wieczerni, w aptece, w automaty, w magazynach już na prilawkach nie było produktów. No, my już nie znali, na skільки to może zaciągnąć się. Od 8 rano zaczęli ludzie skupować wszystko w aptekach, jakieś produkty i powiedziałam swojemu mężowi, że no, chodźmy coś kupimy, bo nie wiemy ile to będzie trwało, jak to w ogóle wygląda no, i że musimy coś robić. I kiedy my już wyszli, już więcej mamy informacji, pierwsza rakieta przyleciała o 4:30. Військову частину і друга ракета, і коли ми вже йшли додому з покупками, то над нами пролетів самоліт дуже низько, істребітів. Коли вже вийшла, вкатала з людьми, то довідалася, що перша ракета, яка впадла в частину... Військову частину, якщо не добре тлумачу. I potem druga, no i kiedy już wszedłam do domu z mężem, to
to nad nami bardzo nisko leciał samolot wojskowy, samolot. Він зробив круг і полетів обратно і зробив ще один вибух, добивав військову частину. О 12-й годині в наше місто заїхала техніка, колона ВДР. І вони вже йшли на Херсон. Вони повністю забирали Херсонську область в окупацію. Тим самолот бомбардував навіть бойовим. Ну і о 12-й годині російська армія пробувала, чи окупувала і вийшла наше місто. Було дуже страшно ходити по вулицях. Ми не знали, чого можна від них очікувати. Ну, так що у нас був інтернет, то ми могли бачити, що діється по всій території України. Ми побачили Бучу, ми побачили Ірпінь, це було дуже страшно. І вже другого, третього і наступні дні Росія, наші українські війська з Херсона хотіли відбити ГЕС. Вони не змогли, і летіли гради, ми вже в підвалах сиділи. Коли отримали доступ до інтернету, побачили, що все діє в інших містах, таких як Буча, Ірпінь, то було дуже страшно. Co się tam działo, co robili Rosjanie. No i następnie drugi, trzeci, czwarty, piąty dzień i dalej siedzieliśmy w piwnicach i nie wiedzieliśmy, czego się oczekiwać. Bo Rosja chciała zabrać Cherson. A nasze ukraińskie wojownicy chcieli, znaczy toczyła się wojna między naszymi ukraińskimi wojskami a Rosjanami za Cherson. I wtedy jakoś tak, my już przysłuchaliśmy, już było tylko, ale już w nas stajali, oni nagnali swoich wojskowych. І стояли, і вже то послухали, чи то прилетіло, чи улетіло. І весь час бабах, колони йдуть, вони техніку на Україну гонять. Ми боялися виїжджати, дуже багато боялися виїхати, але потім якось до нас вже України кудись поступила якісь ракети, і до нас прилетіло в наше місто 4 точки. Słyszeliśmy cały czas jakieś wybuchy. Cały czas słuchaliśmy, czy przyleciała do nas rakieta, czy od nas przyleciała, bo nie było to zrozumiałe przez to, że czy to było od naszych na Rosję, czy to było od Rosji już na nas. Czternastego kwietnia w nasze miasto przyleciało cztery... Taka rakieta, duże rakiety, cztery toczka U. To jest taka bardzo duża rakieta. I ja wyruszyłam wyjeżdżać. 16 kwietnia my jechali дуже важко стояло, дуже багато блокпостів. На початку стояли ДНР, ЛНР солдати, а потім вже російські солдати стояли на блокпостах. На початку війни не вдягла, що робити, бала ще виїхати. Але 16 квітня децидувала ще і виїхала з родиною з своєго міста з córką. На початку na blokpostach były RR i DNR, czyli wojskowe, a już dalej były Rosjanie. Przepraszam. Na początku były na blokpostach były wojowniki z RR i DNR, czyli z Donicka, Ługańska, to są już takie nie nasze już prorosyjskie ludzi, a dalej już Rosjanie.
Був дуже великий блокпост на Снігірівка, це Миколаївська область, і Снігірівка була теж під окупацією в той час. Коли наша колона рухалась, було дуже багато машин, дуже багато людей виїжджало, і над наші колони пускали ракети. По великій Олександрівці були бої. Коли вже їхала, то була дуже дуже колейка з аут. Їхаліśmy przez takie miasto Snigurówka. Tam był bardzo duży blokpost i to miasto już było okupowane przez Rosję. Toczyły się bardzo straszne boje. Tak nazywa się miasto Druga Aleksandrówka. Czyli jak była kolejka z aut, to nad tą kolejką była taka ustanowka dlatego, że do opuszczania rakiet. I jedno w tej kolejce, w której stała pani, to wypuszczali rakiety nad tymi autami. Ці ракети летіли дуже низько, було дуже страшно, ми думали, що ми вже там і там все буде. Але, слава Богу, ми виїхали до Кропивницького. Кропивницький на автовокзал приїхав, стояв автобус. Кропивницький – Варшава. Коли були в тій колейці, то мислили, що вже все, вже по нас, бо те ракети летіли дуже низько, було дуже страшно, але в кінці dostrzeliśmy do miasta Kropywnicki, do stacji autobusowej. I tam był autobus Kropywnicki-Warszawa. I my bardzo szybko сіли w ten autobus. I тут, z początku wojny u nas nie było siren. My nie znali, kiedy i co nam przyletit na głowę. Kiedy usiedliśmy do autobusu, usłyszeliśmy syrenę, ale taki problem, że w naszym mieście od początku wojny nie było syren. Czyli nie widzieliśmy, kiedy padnie rakieta, a kiedy nie. Kiedy musimy iść do dymnicy, a kiedy nie. Dlatego pierwsza syrena była w Kropywnickim. No tak, my jechali do Ternopolia, w Ternopolu pересадка i potem już do Warszawy. Tak jechaliśmy do miasta Ternopil, bo już w Ternopilu przesiedliśmy do innego autobusu i pojechaliśmy do Warszawy. Ja chcę podziękować wszystkim Polakom. Ja chcę podziękować panu księdzu Jackowi, że do nas przyjął i dosyć żyjemy. Bo my nie znamy, czy my powrócimy się. Чи буде наше житло ціле? Я не знаю, що там зараз твориться, але в нас там окупація, вони це правий берег Дніпра. Ой, лівий берег Дніпра, бо всі вони з Херсона ушли, і вони у нас там осіли. І вони зараз отут обстрілюють правий берег України і всю Україну. Хочу подякувати всім полякам за допомогу. Пану Ксензю Яцьку. Nie wiem, czy wrócimy do Ukrainy, czy będzie całe nasze mieszkanie, bo teraz Rosjanie wcale okupowali nasze miasto lewy brzeg Ukrainy, przepraszam, i ostrzelują drugi prawy brzeg Ukrainy i całą Ukrainę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to podzielenie się z nami. Dziękujemy bardzo. I wiem, że jeszcze jest z nami pani Swietłana, która też chce powiedzieć kilka słów.
Proszę bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie. Ja jestem z miasta Żytomyrz. Przyjechaliśmy do Brzeżno 3 marca. I ten rok to rok niezłomności. Każdy Ukrainiec ma swoją historię od tego dnia. Jedyne, co łączy tę historię, to fakt, że życie zostało podzielone na przed i po. Nie byliśmy gotowi do wojny. Nie wierzyli. Nie da się być na to gotowym. Cena, jaką Ukraina płaci dzisiaj za swoją wolność, bardzo wysoka. To życie ludzi. Trudno o tym mówić, ale na pewno nie zapomnieć. Zmieniliśmy się na zawsze. Jak wielu Ukraińców, uciekliśmy, by ratować nasze dzieci. To było przerażające i niepokojące. Ale na szczęście spotkaliśmy tu bardzo ciepłe przyjęcie. My nigdy tego nie zapomniamy. Na pewno za co można być wdzięcznym w tych czasach są ludzie, których spotkaliśmy. Dziękuję za życzliwość i pomoc. Niektórzy w ogóle wzięli część mojego serca i zostaną tam do końca życia. Jak rodzina. To niepokojące nawet teraz, bo wojna niestety trwa. Niestety nasi ludzie umierają. Nikt nie wie, kiedy ta wojna się skończy. Ale wierzę, że zakończy się to zwycięstwem Ukrainy. I nadejdzie czas, kiedy będziemy czekać Was na Ukrainie spokojnej i dostatniej, jako naszych najbliższych przyjaciół. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są z nami jeszcze pani Lesja i Ludmiła. Czy któraś z pani jeszcze chciałaby coś powiedzieć? Nie? Dziękuję. Tak zostało powiedzianych, tak wypowiedzianych wiele ważnych słów. Zarówno dla państwa, którzy jesteście z Ukrainy, jak i dla nas. Podzieliliście się państwo z nami swoimi wspomnieniami. Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby o tym mówić po raz kolejny i przeżywać to jeszcze raz. Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że jesteście tutaj z nami i możemy tych historii wysłuchać. Padły dzisiaj tutaj dobre, piękne, mądre słowa. Pani Wiro, bardzo dziękuję za to przesłanie. Liza na pewno powie, co znaczy słowo przesłanie, bo już je rozumie. Wczoraj przeczytałam cytat Olgi Tokarczuk, naszej noblistki, o wojnie. Powiedziała ona tak: są duże i małe wojny. Te duże zmieniają świat, te małe zmieniają człowieka. Ja myślę, że wojna w Ukrainie, która jeszcze trwa, już zmieniła świat. I jestem tego pewna, że zmieniła też nas, wszystkich ludzi na świecie, a szczególnie tych, którzy są tak blisko, którzy przeżywają tę wojnę. Wy już państwo z Ukrainy jesteście na pewno inni. My tutaj w Obrzeźnie też zmieniliśmy się. I jestem pewna, że nic nie będzie już takie samo
jak przed wojną w Ukrainie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za te piękne słowa Darii, za tłumaczenie. I nadeszła chwila, kiedy kiedy zapoznamy się ze stanowiskiem Rady Miasta w sprawie pomocy dla Ukrainy i poproszę o przedstawienie tego stanowiska pana radnego Aleksandra Czarnockiego. O, wejdzie pan. Rady Miasta Wybrzeżna z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Bucha, Irpin, Krawatorsk, Mariupol, Zaporoże i wiele innych miejscowości ukraińskich stało się symbolem zbrodniczej agresji rosyjskiej wobec sąsiedniej Ukrainy. Prowadzono w imię skrajnie szowinistycznej ideologii, negującej istnienie narodu ukraińskiego i prawa tego narodu do samostanowienia. My, Polacy, w swojej historii doświadczyliśmy wielu tragicznych i bolesnych wydarzeń. W ponad stuletnim okresie zaboru nasi przodkowie poddani zostali brutalnej rusyfikacji i germanizacji. W mrocznych latach II wojny światowej naród polski stał się ofiarą ludobójstwa. Świadomy naszego dziedzictwa historycznego, w pełni solidaryzujemy się z narodem ukraińskim w jego walce o wolność, niepodległość i prawo do swobodnego decydowania o swojej przyszłości. Mieszkańcy Wąbrzeźna od 24 lutego 2022 roku. Od pierwszego dnia brutalnej rosyjskiej napaści na Ukrainę włączyli się w ogólnonarodową, spontaniczną akcję mającą na celu wsparcie narodu ukraińskiego w walce o niepodległość oraz pomoc dla wojennych uchodźców. To także nasze miasto stało się miejscem, w którym niewinne ofiary, w tym przede wszystkim kobiety i dzieci, znalazły schronienie przed okropieństwami wojny. To także Wąbrzeźnie podejmujemy na co dzień starania, aby stworzyć możliwość kreowania swojej przyszłości przez osoby narodowości ukraińskiej, które utraciły rodzinne domy, kontakt ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi, których plany na przyszłość i marzenia zostały brutalnie przekreślone. Władze samorządowe miasta Wąbrzeźnia składają podziękowania wszystkim mieszkańcom naszego miasta, że przez ostatni rok zaangażowali się w pomoc wojennym uchodźcom z Ukrainy. Dziękujemy za każdy gest dobrej woli. Pozostajemy wierni przesłaniu naszych przodków, zawartych w prostych słowach, za wolność naszą i waszą. I wyrażamy wiarę i nadzieję, że zło dobrem pokonać można. Dziękuję bardzo panu Czarneckiemu, który jest autorem tego stanowiska. Bardzo dziękuję. I proszę Państwa, przejdziemy teraz do głosowania nad stanowiskiem. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za podjęciem stanowiska Rady Miasta Wąbrzeźna w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy? Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Także nie widzę. Podaję wyniki głosowania. Stwierdzam, że stanowisko Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy zostało przez Radę podjęte jednogłośnie.
bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to stanowisko. Za chwilę ogłoszę 10-minutową przerwę. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami. Jeszcze coś chcesz powiedzieć, Gosiu? Szczególnie serdecznie naszym gościom z Ukrainy, którzy znaleźli czas, żeby się z nami dzisiaj tutaj spotkać. Jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę jeszcze bywać na naszych sesjach, to serdecznie zapraszam. Może będziecie mieli jakieś problemy, które chcecie nam zgłaszać, więc zachęcamy Was do odwiedzin na sesjach. Jeszcze Pani Biewald chciała coś powiedzieć. Pani Radna, proszę. Zapomniałam dodać jeszcze taką inicjatywę Miasta Aktywni i koncert, który odbył się w styczniu pod tytułem Trzeci Dzień Świąt. I celem tego koncertu zebrane była pomoc też dla dzieci Ukrainy. Zostało zebranych 4,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem na cele kulturalne, na pomoc dzieciom ukraińskim, na wyjazdy, na wizyty w teatrze. I tutaj jakby tą sumą dysponują Miasta Aktywni i pani Lucyna Samirska, która też jest tu z nami obecna. Dziękuję bardzo za tę informację. Jeszcze pan burmistrz chciałby coś nam powiedzieć? Jeżeli precyzyjnie omawiamy na tematy finansowe, to chciałbym jeszcze dodać, że naszych gości wsparła również nasze partnerskie miasto Sykę, nasi przyjaciele po stronie niemieckiej i też przekazali środki, którymi na bieżąco dysponujemy, ale nasi niemieccy przyjaciele również życzyli sobie, abyśmy wsparli naszych przyjaciół z Ukrainy, także trójstronne partnerstwo w tym temacie się wytworzyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ja jeszcze mam jedną informację, pozwolę sobie ją Państwu przedstawić. W Domu Kultury dzisiaj zostanie otwarty wernisaż. Wystawa fotograficzna pod nazwą Z kulturą dla Ukrainy. Ja wiem, że ta wystawa jeszcze jest zamknięta, ale można już oglądać. Więc jeżeli ktoś z Państwa, z Pań, Liza, Denis, Daria, chcecie tę wystawę zobaczyć teraz, to u góry można przejść. Pozwoliłam sobie zaprosić, dobrze, bo potem wystawa jest od 18, otwarcie będzie 18, więc rozumiem, że dla Państwa to już może być troszeczkę późno. Także premiera. Zapraszam, taka premiera będzie, tak, w tej chwili. Dobrze, o 15, tak? Do 15 ogłaszam przerwę. Dziękuję Państwu jeszcze raz serdecznie.
Wznawiam 52. sesję 8. kadencji Rady Miasta Wałbrzych do 24 lutego o godzinie 15:04. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie do pan burmistrz przedstawi nam informację o pracy w okresie międzysesyjnym. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tradycyjnie radni otrzymali informację o działalności od ostatniej sesji w poniedziałek, w dniu posiedzenia wspólnego komisji wszystkich Rady Miasta. Chciałbym tylko do może dwóch czy trzech punktów z sprawozdania się odnieść, bo one mają jakby kluczowe znaczenie, bądź wchodzą w inwestycje w jakąś kluczową fazę, więc odniosę się może do pierwszego punktu, spotkanie z przedstawicielami spółki CPK, czyli Centralny Punkt Komunikacyjny. Odwiedzają nas przedstawiciele spółki, 13 wariantów, grupa 8 projektantów przedstawiła około 13 wariantów przebiegu linii. Prace są bardzo odległe, bo na razie to są etap wyłonienia wariantów korytarzowych. No niemniej jednak wskazaliśmy, że w naszej ocenie najkorzystniejszy dla miasta jest wariant wschodni przez grunty wsi Książki i tak naprawdę linia nie przebiegałaby przez tereny miasta, nie wchodziłaby nikomu na działki. Jest jeden wariant przebiegający przez teren hotelu Rondo przy obwodnicy, ale to jest wariant raczej nierozpatrywany, odległy. Niemniej jednak zachęcam też do lektury na stronie wombrzeźno.com, na naszej stronie internetowej był artykuł o tym spotkaniu, a też wszelkich informacji można zasięgać na stronie CPK, do której odsyłają organizatorzy czy goście, którzy u mnie byli. W trakcie rocznej odprawy w Komendzie Policji i też spotkaniu podsumowaniu rocznego w Straży Pożarnej usłyszeliśmy statystyki, informacje. Nic niepokojącego w ubiegłym roku w mieście się wydarzyło. Statystyki pokazują no, spadek czynów zabronionych i dużą skuteczność z kolei w przypadku Straży Pożarnej w udzielaniu pomocy. Nie ma jakichś specjalnie niepokojących aspektów. Zmiany klimatyczne, pogoda, wichury to jest to, co powoduje dużą liczbę zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o Straż Pożarną. Pytanie otrzymałem odnośnie zawarcia umowy z panem Piotrem Sobeckim, marszałkiem województwa, umowy na dofinansowanie ogródka jordanowskiego. Faktycznie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. We wtorek byliśmy z panią Skarbnik w Toruniu. 507 tysięcy dofinansowanie jest przewidziane. Prawdopodobnie w kwietniu przystąpimy do procedur przetargowych, tak żeby gdzieś przed latem mieć wyłonionego wykonawcę robót i najpóźniej w sierpniu. Zakładaliśmy, że jednak we wrześniu, ale chyba bezpieczniej będzie, jeżeli w sierpniu rozpoczniemy roboty w ogródku jordanowskim i do końca roku je skończymy. Myślę, że to tyle z tych istotniejszych wydarzeń. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Czy są pytania do pana burmistrza? Jeżeli nie, to przejdę do kolejnego punktu, a mianowicie do informacji przewodniczących Komisji Rady Miasta dotyczących realizacji planów pracy za 2022 rok. Wszyscy Państwo radni w materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliście pisemną taką informację, którą przygotowali przewodniczący poszczególnych komisji. Czy ktoś miałby dzisiaj jakieś pytania do przewodniczących odnośnie tych planów, które zostały zrealizowane? Jeżeli nie, to uważam, że Rada Miasta Wąbrzeźno informację dotyczącą realizacji planów pracy za 2022 rok przyjęła. I przejdziemy teraz do podejmowania uchwał. Dzisiaj mamy tylko trzy uchwały. W poniedziałek 20 lutego na posiedzeniu wspólnym komisji zostały one przedstawione przez pana burmistrza, przez panią skarbnik, zaopiniowane przez radnych. Zatem możemy dzisiaj procedować ich uchwalanie. I pierwsza uchwała numer 52 łamane przez 325 łamane przez 23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 rok. I poproszę pana burmistrza o kilka zdań. Tak, na temat tej uchwały dyskutowaliśmy na posiedzeniu wspólnym komisji, ale też wyjaśnialiśmy, że tak naprawdę ta zmiana budżetu ma charakter stricte
formalnie i organizacyjnie związana z pewnymi dotacjami i środkami, które wpływają do miasta i też ich dysponowaniem w dużej mierze z tymi wszystkimi zadaniami dodatkowymi, które pojawiły się w ciągu roku ubiegłego, jak to jest, jak wypłata rekompensacji czy wypłata dodatków węglowych, środki zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej związane z pomocą obywatelom Ukrainy, środki, też nowość związane z rekompensowaniem dla przedsiębiorstw energetycznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID i zarówno dochody i wydatki zmieniają się w kwocie 2 600 804,68 zł i nie powodują zmiany deficytu miasta, więc sądzę, że temat szczegółowo omówiliśmy na posiedzeniu wspólnej komisji. Tak, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jednak pytanie do Pana Burmistrza dzisiaj? Jeżeli nie ma pytań, to przejdźmy do głosowania. I proszę bardzo, kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Także nie widzę. Dziękuję bardzo za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 rok została podjęta przez nas jednogłośnie. Dziękuję za to głosowanie i przejdziemy do następnego. Jest to uchwała numer 52 łamane przez 326 łamane przez 23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych. I poproszę pan zastępcę burmistrza pana Trzcińskiego o kilka słów na temat tej uchwały. Niniejszą uchwałę, czyli uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych podejmujemy ze względu na to, że iż zmieniła się stawka i ta stawka, która nas najbardziej dotyczy, jest to stawka dotycząca samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. Dopowiem jedynie, że do tej pory była ona 83 grosze, a w tej chwili jest złoty 15 i proszę o przegłosowanie mniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie ma. Przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymuje od głosu? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych została przez nas podjęta. Dziękuję za głosowanie. I ostatnia uchwała. Uchwała numer 52 łamane przez 327 łamane przez 23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2023. I ponownie poproszę pana Trzcińskiego, zastępcę burmistrza, o kilka słów na temat tej uchwały. Uchwała ta została bardzo dokładnie omówiona na komisjach wspólnych. Ona jest dosyć obszerna. Corocznie rzeczywiście musimy do 31 marca taki program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt musimy podjąć. I dopowiem z takich najważniejszych, istotnych kwestii, iż na realizację zadań wskazanych w tej uchwale przeznaczamy z budżetu środki w wysokości 80 000 zł.
Uchwała ta dotyczy zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę, żeby ktoś z radnych podnosił rękę, zatem przejdźmy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Także nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję w imieniu zwierząt także za to głosowanie. To były wszystkie uchwały w dniu dzisiejszym. Czy Państwo macie jakieś wolne głosy? Proszę o zabieranie głosu teraz. Nie widzę. Tak. Ja w imieniu Pani Dyrektor UDEK-u, Pani Gizeli Pijar, chciałam zaprosić wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna na wystawę pod nazwą Z kulturą dla Ukrainy. Jest to wystawa fotograficzna i otwarcie będzie miało miejsce dzisiaj o godzinie 18, ale wystawa będzie czynna przez 2 tygodnie. Więc jeszcze raz w imieniu Pani Dyrektor mieszkańców, którzy chcą zobaczyć tę wystawę, serdecznie zapraszam. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 52. sesję 8. kadencji Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 24 lutego 2023 roku. Dziękuję Państwu bardzo za udział w tej sesji. Dziękuję. I proszę radnych, proszę o wyłączenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.